Źle dla Krakowi rozpoczął się powrót do Ekstraklasy. Zawodnicy trenera Stawowego ulegli 2-3 Piastowi Gliwice, mimo że stworzyli sobie więcej dobrych sytuacji niż rywale. Po raz kolejny jednak potwierdziło się, że Pasy potrzebują wzmocnień w defensywie. Trzy proste błędy zadecydowały o tym, że Krakowia straciła 3 bramki i 3 punkty. Myśmy nie byli konsekwentni w kryciu przy stałych fragmentach gry. To krycie strefowe nie funkcjonowało dobrze i żeśmy w tym elemencie przede wszystkim dzisiaj popełnili za dużo błędów i przegraliśmy mecz. Tempo meczu bardzo wysokie, duża ilość sytuacji zarówno z jednej jak i z drugiej strony. My ogromnie się cieszymy, że udało nam się na tak ciężkim terenie z tak dobrym przeciwnikiem, tak dobrze przygotowanym wywalczyć komplet punktów. Katem Krakowi okazał się Damian Zbozień. Prawy obrońca Piasta zdobył 2 bramki dla swojego zespołu, a jeszcze kilka tygodni temu głośno było o jego możliwości gry w pasach. No był temat, ale nie chcę teraz na ten temat rozmawiać. No, podpisałem z Piastem Gliwice na 3 lata i na tym się skupiam, już w ogóle pozostawiam to wszystko za sobą. Dochodziły do nas głosy, że Krakowia gra piłką bardzo dobrze, natomiast my graliśmy swoje, to gra zawsze Piast, graliśmy przyczajeni i wiedzieliśmy, że takie rozgrywanie w którymś momencie Krakowia popełni błąd i będziemy mieli kontry. Spotkanie jednak doskonale zaczęło się dla gospodarzy. Po akcji Sebastiana Stebleckiego prowadzenie Krakowi dał Krzysztof Danielewicz. Steblecki jednak, co zrozumiałe, po meczu nie tryskał humorem. No, czy perfekcyjna akcja, no akurat tak się zdarzyło, że taka akcja mi się udała i w tym momencie mogłem się z tego cieszyć, no ale efekt i tak końcowy jest znany i wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia, kto przeprowadzał akcję, kto strzelał bramki, bo wszyscy sobie dobrze zdajemy z tego sprawę, że pracujemy, każdy z nas i sztab szkoleniowy i każdy zawodnik, który jest w kadrze zespołu, pracujemy na dobro naszego zespołu i na dobro klubu. A wynik końcowy całej drużyny, no niestety przegraliśmy mecz i myślę, że niestety, no to jest ważniejsze, że niestety przegraliśmy, a tam indywidualne akcje i kto wychodzi w pierwszej jedenastce, czy kto wywalcza sobie miejsce do tego, żeby grać, to już jest drugorzędna sprawa. Sam mecz mógł się podobać. Padło sporo bramek, nie zabrakło kontrowersji i emocji. I to nie tylko na murawie. Spotkanie jednak nie przyniosło Krakowi żadnych punktów i to musi martwić. Wydaje się, że mecz mógł się podobać dla kibicom. Padło dużo bramek, były jeszcze sytuacje, no ale niestety dla nas, że tego meczu my nie wygraliśmy. No cóż, pierwsze koty za płoty, tak można powiedzieć, no i walczymy dalej. Mecz przegrali. To widzę swoją winę też w tym. Na 2-1, na 3-1, nie wiem, tam mógłby co zrobić. Głową czy nogą? No, te na 2-1 w ogóle to patrzyło na 3-1 głową, nie wiem. Taka sytuacja była. No a jak my grali? Grali my, nie wiem, nie na maksu, jakby trener chciał na utrzymanie piłku. Grali my w takim, czasem dobrze, tylko za dużo akcji od razu stracili piłki. Takie rzeczy dla nas nie mogły być. Musimy trzymać piłku, pies musi biegać i nie wiem, oni musi płakać, to piłku nie dostaje. Przy kałuży po porażce z Piastem szukają analogii do poprzedniego awansu Krakowi. Wtedy Pasy w pierwszym meczu na własnym stadionie również przegrały 2-3, a ich przeciwnikiem była Odra Wodzisław. Co ciekawe, w tamtym meczu Krakowia również prowadziła po trafieniu z 15 minuty Piotra Gizy. W Krakowie liczą, że analogii będzie więcej. Dla przypomnienia, Krakowianie sezon 2004-2005 skończyli na 5. miejscu.